Powodem wyrzucenia było naruszenie regulaminu i statutu, tak przekazała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. A co za tym stoi tak naprawdę, panie senatorze? Pana wypowiedzi okazały się niewygodne dla Nowogrodzkiej? Oczywiście, że tak, ponieważ tak naprawdę powodem było to, że za wypowiedzi niezgodne z linią klubu. Oczywiście tu trzeba wziąć pod uwagę dwa elementy. Po pierwsze, ja nigdy nie byłem członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, a więc te przekazy które otrzymują parlamentarzyści PiS-u i nie tylko przedstawiciele rządu, to mnie nie obowiązują. Notabene tych przekazów w ogóle nie otrzymywałem. I tutaj druga konstatacja taka, powiedziałbym znacznie dla mnie bardziej gorzka. Otóż ja w końcówce lat 70. byłem represjonowany przez ówczesną Służbę Bezpieczeństwa w czasach PRL-u właśnie za dopominanie się o wolność słowa i zaangażowanie w opozycję demokratyczną. No i teraz oczywiście nie porównuję czasów obecnych do czasów PRL-u, ale pewne mechanizmy są podobne. Również jestem napiętnowany za to, że korzystam i dopominam się o wolność słowa, swobodę debaty publicznej w Polsce. Jestem parlamentarzystą, a więc mam mandat wolny. Ja przypomnę, że w świetle polskiego prawa mandat parlamentarzysty polega na tym, że nie może być związany z żadnymi instrukcjami. Mówię o prawie, tak, od strony prawnej, jak to wygląda, i nie może być zakładnikiem jakichś grup wyborców, ponieważ ten mandat jest mandatem wolnym. O tym się często zapomina. Panie senatorze, no, wczorajsze te rozstrzygnięcia w klubie PiS no, pokazały, że to funkcjonuje trochę inaczej. Zresztą Piotr Zgorzelski w programie Tweet powiedział, że jeżeli to byłby poseł, to byłby zaproszony na kawę na Nowogrodzką. Otrzymałby odpowiednie oczywiście jakieś nagrody, a ponieważ jest to senator, to został potraktowany właśnie tak. No właśnie, panie senatorze, jakie były kulisy tego odejścia? Czy na przykład Jarosław Kaczyński rozmawiał z panem na ten temat? Próbował jakoś napominać czy wyjaśniać całą sytuację? Nikt ze mną na ten temat nie rozmawiał. To też pokazuje pewien klimat tego wszystkiego. Po drugie, o wszystkim dowiadywałem się z mediów. Wreszcie po trzecie, ja się przygotowałem, przyszedłem na posiedzenie klubu, byłem obecny, prosiłem pana marszałka Terleckiego o możliwość zabrania głosu zgodnie z zasadą, że należy wysłuchać drugiej strony. Stara rzymska zasada prawna, która legła u podstaw fundamentów naszej cywilizacji i jest powszechnie akceptowana i stosowana. Otóż nie pozwolono mi ustosunkować się do tych zarzutów, które zostały sformułowane. One są dość enigmatycznie opisane za naruszanie statutu, wypowiedzi niezgodne z uchwałami. No, jest to bardzo sprawa dyskusyjna i tutaj to uzasadnienie jest absolutnie nieadekwatne. To znaczy, to uzasadnienie jest takie, że się absolutnie z nim nie zgadzam. Żadnych rozmów na ten temat nie było od czasu 7 lutego, a więc w dniu, w którym został dokonany przeciek do Polskiej Agencji Prasowej, w którym to właśnie stwierdzono, że podjęto decyzję o moim wykluczeniu z klubu parlamentarnego. Ponieważ nie jestem członkiem partii, czego nie doczytało najwyższe kierownictwo, więc sądziło, że to wystarczy jakaś uchwała prezydium klubu albo jakiegoś małego gremium. No ale okazało się, że w przypadku członkostwa w klubie parlamentarnym potrzebne jest posiedzenie plenarne, potrzebny jest wniosek przewodniczącego, bo tylko on taki wniosek może zgłosić, nie żaden z parlamentarzystów. No i potrzebna jest bezwzględna większość głosów. Ja przypomnę, że w tym posiedzeniu brało udział 167 parlamentarzystów. Klub liczy około 300 osób, bo to są wszyscy senatorowie. No właśnie, pozwolę sobie, panie senatorze, przerwać. 167 członków klubu PiS, za usunięciem pana było 152 parlamentarzystów. Tak, a ja zapytam pana, panie senatorze, czy tak po ludzku było panu przykro, że koledzy, z którymi spotykał się pan na sejmowych korytarzach, z którymi często pan rozmawiał, zagłosowali w taki sposób i nawet nie było próby rozmowy z ich strony, jak pan powiedział? Ja tutaj jestem politykiem, więc emocje muszę schować do kieszeni. No, ale zupełnie nie było panu przykro? Ja się spodziewałem, że będzie taki rozwój sytuacji. Przygotowałem się do tego. Przygotowałem sobie
wystąpienie ewentualne na posiedzeniu klubu. Ja nie wykluczam w przyszłości, bo przypuszczam, pani redaktor i proszę państwa, że prędzej czy później nastąpi rekonfiguracja tego segmentu sceny politycznej, który dotyczy szeroko rozumianej centroprawicy. I myślę, że w przyszłości z niektórymi z tych koleżanek i kolegów, a prawie połowa w ogóle nie brała udziału w tym głosowaniu, będzie możliwe, po prostu będą możliwe jakieś formy współpracy politycznej. Panie senatorze, dopytam zatem, bo powiedział pan o tej rekonfiguracji w tym obozie, to z kim byłaby możliwa taka współpraca? O kim pan konkretnie myśli? Myślę przede wszystkim o tych, którzy podzielają te wartości, które dla mnie są ważne i którymi się kieruję w polityce. Ja nigdy nie ukrywałem przywiązania do zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa tradycji kultury polskiej. Nigdy nie ukrywałem moich poglądów, które są znane również z moich książek, ale również ja stosuję w życiu politycznym zasady cywilizacyjne i pewien dorobek demokratyczny. Jeżeli on jest naruszany, przeciwko temu występuje, bez względu na to, jakie mam poglądy światopoglądowe. Czyli panie senatorze, na razie nie mówi pan o konkretnych nazwiskach, mówi pan o tej pewnej możliwej przyszłej rekonfiguracji, ale co dalej? Jaka będzie polityczna przyszłość senatora Jackowskiego? Czy jest panu blisko do którejś z opcji politycznych? Proszę o krótką odpowiedź. Będę w tej chwili senatorem niezależnym. Mam zamiar ubiegać się o reelekcję w moim okręgu wyborczym. Jestem senatorem z regionu ciechanowskiego na północnym Mazowszu. Mam kontakty dobre z różnymi środowiskami politycznymi. Po tej zapowiedzi 7 lutego odbyłem cały szereg konsultacji. Mam przygotowane różne warianty i scenariusze. Jakie, panie senatorze, kto pana kusi? Nie wiem, PSL na przykład? W odpowiednim czasie to ujawnię, natomiast na razie pozostanę senatorem niezależnym, to znaczy nie będę, znaczy niezrzeszonym. Na razie pozostanę senatorem, który nie łączy się z żadnym ugrupowaniem. Ale nie wyklucza pan połączenia w przyszłości? Ale absolutnie nie wykluczam. Panie senatorze, i tutaj stawiamy kropkę, bo czas nas goni. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jan Maria Jackowski, senator niezrzeszony. Dziękuję, miłego dnia, pozdrawiam. Był gościem programu Newsroom. Dziękujemy bardzo, panie senatorze.